Witam Was serdecznie w kolejnym odcinku Heroes of the Storm. Gramy w smoczych włościach, wszystko się elegancko załadowało, więc nie będzie najmniejszych problemów z rozgrywką. Gram znowu Asmodanem, z po prostego względu jest dostępny w rotacji, a jeszcze go nie kupiłem, więc nie mogę sobie odmówić tego, żeby nim pograć. Idziemy we Wszyscy Spłoną, tym razem według planu. Zwiększa obrażenia zadawane budowlą przez zdolność Wszyscy Spłoną o 25% oraz zmniejsza jej koszt many z 16 do 10 punktów na sekundę. Bardzo dla nas fajne i wygodne. Bierzemy, zwłaszcza, że będziemy trochę szybciej te budynki jedli, co też jest oczywiście no okejka, jak najbardziej. Nasza drużyna składa się z trzech bohaterów z Warcrafta. Mamy Healera, zszywkę, jak ona się chronia, i dwóch z Diablo, Asmodana i Diablo. Czyli mamy, można powiedzieć, demony i bohaterów względnie pozytywnych, chociaż Pudzian to raczej nie jest względnie pozytywny. Zszywka, Pudzian z Doty. Pudge, tak się nazywał. Idziemy tą mańką naokoło lekko, bo widzę, że ich przycisnęliśmy, a przy okazji zablokujemy. O, nikogo nie ma, dobrze. Co tu się dzieje, co tu się dzieje? O, proszę państwa, idzie Artanis. I palimy. Wow, panie. I palimy. Uciekniesz? Uciekniesz? Pewnie, że uciekniesz. Dzięki Uther. Elegancko idziemy, się szybko uleczymy. Coś tam udało nam się odbić. Nowa, widzę, będzie tu na linii u mnie. Okej. Okay. Idź pani se stąd. No, to tylko cień jest jej. Nie ma sensu się skupiać na nim. Zmiażdżę cię. O, Diablo. Nie pykło ci, wycelowałeś kogoś innego, niestety. Dobra, bierz kapliczkę, ziomek. To nie ma sensu, żebym ja cię brał na klatę. Ale jest jak najbardziej sens, żebym z tobą walczył i cię przytrzymał tutaj. No, no, no. Kurczę, Pudziek padł. Niedobrze. Oj, uciekł nam z tego obszaru. Nietrudne to było. My tu popilnujemy, a wy tam idźcie na dół. Właśnie pojawiły się kampy. Dobra, zobaczymy, czy komu wyjdzie to lepiej. Oj, 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 chyba jemu. Niestety, niestety, jeszcze nie mamy się co z nim mierzyć, widzę. O, Diabolo, teraz to trochę ci nie pykło, ale w sumie może i mądrze, żeby nie zdobyli przypadkiem obżarstwo. Punkt zdrowia, no i teraz możemy grać. Dobra, idziemy chyba na środek, żeby trochę pobronić. Widzę, że tu się nic nie dzieje. O, właśnie, to jest to, o czym ja mówiłem. Kurna, niunia, kur, kafelek, niedobrze. Bardzo niedobrze. Pal go, pal go. Nie ma takiego atakowania. Bardzo fajnie, Diablo super. Prawda, wykorzystali przy okazji to, że widzą nas. Dawać, dawać, dzięki Uther, dzięki Uther. Super, bardzo super. Ej, nie popaliłem go tyle, ile chciałem. Dobra, warto byłoby teraz przypuszować. Udało nam się świetnie wykorzystać. Ich, że tak powiem, nieudolność, bo mieli sporą przewagę, nie dość, że byli zgrupowani liczebnie. Forest, idź tam do nich i im pomóż. Wow, wow, panie, 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 o nie, biegnie na mnie. Uff, leżę. Diablo, uciekaj stąd. No, rozdzieliliśmy się, to jest klasyczny motyw. Ja niestety niepotrzebnie cisnąłem linię, oni niepotrzebnie biegli tam za nimi. Wszyscy robili coś niepotrzebnie. Oj, Uther, Uther, uważaj.
mogliśmy raczej cisnąć tą linię, chociażbyśmy się pewnie spotkali zaraz pod bazą. Co tu się dzieje, co tu się dzieje? Nic, warto kampy poprzyjmować jakieś. Pomóżcie mi przy tych kampach. O, Pudziek. Bajo. Poszedł. To 18 sekund. Potrzebuję pomocy. Potrzebuję pomocy. Wow, wow. I ty też. Uciekaj. Stąd? Nie, jest okej. Dobra. Nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. Nasycenie mocą. Dodatkowy poziom kumulacji, która zwiększy obrażenia maksymalnie o 25%. Bardzo fajnie. Ciach. Idziemy kapliczki zdobyć. Uwolnijcie jego potęgę. Przydadzą się nam na pewno. I jemy go. Bardzo fajnie, bardzo fajnie. Dobra walka. Może nie taka dobra, była przewaga liczebna, ale ważne, że na naszą korzyść. Kurczę, szkoda, że jeszcze nie ma pochodu grzechu, bo bym sobie zszedł z tym laserkiem. To jest dopiero czad. Tu jeszcze ich wspomożemy trochę. No, nie wierzę, że oni mają kolejnego smoka. Ale nie zdobędą go. Dobrze. Co tu się dzieje na dole? Wow, Artanis i rzeźnik. No to ogólnie... Z Uterem raczej nie mamy dużych szans. Zdobędzie ktoś smoka? Nie zdążymy! Okej. Ale dzięki Uter, że przyszedłeś. Przynajmniej się czuję bardziej bezpieczny. Wow, wow, widzę, że ty tutaj odważnie z nimi chcesz bić się. Nie wiem, czy to dobry pomysł. Ale jak atakujecie nas, kiedy są wokół nas nasze minionki, to proszę was uprzejmie. Jak najbardziej. O cholera, nie zauważyłem, że oni mają przewagę levela. Foreście, patrz bardziej na to, kiedy oni mają level. No to jest właśnie to, kurczę. Aż sobie łyknę kawusi. Przepraszam, ale pyszna jest. Nie ma tak kawka. Kawka zrona jak śmietana. Dobra, co tu się dzieje na mapce? Padła. Dobrze. Pudziek, uciekaj. Bo ci żywy jałak doje. Uter jak sobie radzi? Idę do ciebie, Uter. Jest level X. Czarna czeluść. Czas odnowienia ładunku. 20 sekund. Bierzemy. Zwiększa nasze obrażenia o 70%. Oj, ucieknie. Ale fajnie, że się z tego ładunku dosyć często korzysta. Musimy teraz odbić... Musimy... Ojojoj, ucieknie, ale został zjedzony. To jest właśnie to, o czym ja mówiłem. Tak jak oni już drugi raz mają smoka. Musi nam się teraz znowu to udać odpowiednio zorganizować, żeby znowu wykorzystać ich nieuwagę, ale oni nas póki co podjadają, a my ich nic. Co mnie niestety nie cieszy. Płoń, skarbie, płoń! Wolno płoniesz. Oła, oła, oła. Nie wiem, po co ja tu stałem, po co konkretnie chciałem rzucić. Czasami najgorsze jest to, jak sobie zafiksujesz, chcę zrobić to, a nie, że tak powiem, nie popatrzysz, co się dzieje na mapie i zginiesz. Uciekł, a tak go Diablo ładnie chwycił. Za bramę. To jest w ogóle fajny trik, jak kogoś przechwytujesz za bramę i on jest atakowany w tym momencie z 3 punktów, czasem nawet i 4. Jak to dobrze ogarniesz. Idę, idę. Tam też mogę pójść, nie ma problemu.
Palimy! Dawaj, dawaj, płoń skarbie, płoń! Tu się coś dzieje, tu się coś dzieje, tu się burda dzieje. Burda, burda! Wow, 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 wow! To był super atak nowy. Widzę, że zgrupowanie poszło. A my tu palimy. W bardzo złym miejscu stoję, no ale już cóż. Mogłem uciekać, mogłem zostać. Miałem nadzieję na zabicie kogoś i jak zwykle na mnie poszło, mają dwa levele przewagi, co mnie nie dziwi, że nas zjedli. Czy mamy jakieś szanse na wygranie tej rozgrywki? Nieduże, zwłaszcza, że pojawił się już pierwszy negatywny wrzut od naszego drużynowca. O, szkoda, że Diablo nie wziął ulta drugiego, tylko wziął płomienie. No ale ja też ostatnio popełniłem ten sam błąd. Nie zawsze te płomienie są dobre i przydatne. Mam nadzieję, że ten drużynowy flame nie zaszkodzi nam i po prostu jeszcze uda nam się zmobilizować. I jakoś to będzie. Aktywujcie kapliczki. Przejmijcie moc smoczego ryszenia. Jest... Ojojoj, ojojoj. Spłoniesz. Kapliczki chcecie aktywować? No dobra. Nie ma, nie ma, nie ma, nie ma, błagam. Niewiele. Bardzo fajnie. Wycelowałem tam, gdzie chciałem. Okej. Okay. Level X. I pochód grzechu, nareszcie. O, ale Pudziek, nie trafiłeś, ja się tak przygotowałem na to. Dobra, słuchajcie, mamy spore szanse na zdobycie smoka. Idę zdobyć smoka. Może to nam się uda. Proszę, 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 mamy szansę, mamy szansę. Nie zdążę z tego przejąć, czy Jest, udało się nam. Nadgonimy levelem. O kurde, ale nas zjedli. Właśnie idą do mnie. Mają trzy poziomy przewagi. Spadaj stąd. Cholera jasna, co tu zrobi? Wow. No, dostanę jakieś obrażenia? Yeah. Nie ma takiego uciekania. No jak w trzech się na mnie rzucą, to nie mam specjalnie szans, chyba że ktoś mi pomoże. Spadaj stąd. Diabolo, ale żeś wylirojował. Z pudziankiem. I stąd. Och, kurczę. Ale doszedł nas. Spłoniesz. O, nie dogonię go. Ale jak będę miał spowolnienie, to już w ogóle będzie czat. Leroy. Zwykły, najzwyklejszy Leroy. Uda nam się? Czy się nam nie uda? O kurczę, to nie nowa. Dzięki, Uther, ale było blisko. Strzywaniec widzę tu flamey, sam lepiej też nie gra. Nasza drużyna... Wow, na statystyki to w ogóle leżymy. Nasza drużyna zabiła ich 10 razy i... drużyna zabiła nas 26. Azmodan zniszczenia 42. Obrażenia 32, udział w PD 8000, reszta nawet nie sięgnęła 7000 w mojej drużynie. No nie powiem, żebym się cieszył z tego powodu jakoś. Jak to u nich wygląda? Artanis ma aż 80...
tysięcy obrażeń, czyli dwa razy więcej. Do tego wszystkiego Jaina i rzeźnik mu pomagają w tym wszystkim. Katastrofa, jeśli o to chodzi. Dobrze, że udało nam się przyjąć chociaż jedną kapliczkę. Imponująca obecność. Czy nam się to przyda? Pewnie, że nam się to przyda, bo nas atakują. No, to akurat nie dziwi mnie. A nie trochę. Ziomuś! Mam sporo atakujących wręcz, więc... O kurde. Musimy znowu zdobyć smoka. I teleportować się do... Dobra, kto wygra? No to na pewno oni. O kurde. O kurde. Mamy przekichane. Dwa levele dalej mają przewagi, zaraz będzie trzeci. Już jest trzeci. O, brakuje im troszeczkę. No, zszywka oczywiście, tutaj wielki pro player. Flamey na ludzi. No dobra, 80 tysięcy prawie podbił, jeśli chodzi o obrażenia, które przyjął na klatę. Spoczko. Szkoda, że zginął 8 razy. Zresztą niewiele, ja mniej. O, Diablo wyjątkowo, tylko 5. A, Uther 3. U nich w drużynie, no oni nie padają, muszę wam powiedzieć. Mają zdecydowanie większe obrażenia drużynowe. Nie mamy za dużych szans. Diablo na Artanisa. Żadnych szans. Żadnych szans. Leci. Gdzie idziesz? Na góry? Wow, 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 panie! Zostaw mi go. Ała. Patrzy znowu mnie. Skopałby to Menda. No coś tu bronimy, coś tu bronimy, ale żeby to było zaraz dużo do bronienia, to tak bym się kłócił. Wypalę cię. Oła, oła, nie, 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 nie. Rzeźnik będzie rzeźniczył. Nie, uciekaj po nas! Mają 3 levele przewagi, jeszcze rzeźnik na tym, na błysku był. Widzieliście to? Nie miałem szans. No, Pudziek, rewelacyjnie ci poszło. Ten hack był super. Naprawdę. Pro player jesteś. Nie lubię czegoś takiego. Ja rozumiem, że można lamić, bo to się wszystkim zdarza. Raz się ma czasem gorszy, raz się ma czasem lepszy dzień. To normalne. Ale jak ktoś zaczyna na innych szanieć, a sam nie pokazuje jakiegoś wysokiego poziomu, no to coś jest nie halo, nie? Jest zwykłym śmieciem. Nie boję się tego powiedzieć. Łipski. Nie wiem, kto to w ogóle jest. Nieważne, kto to jest. Ważne, że nie powinno się drużyny atakować słownie, jeśli samemu się niewiele sam prezentuje. Ej, uciekajcie stąd. Bum, będzie bum. I laser od Artanisa. Jej. Łipski opuścił bitwę. No i jakoś mnie to specjalnie nie dziwi. Tak właśnie się zachowują pro playerzy. To jest właśnie to. Walczyć do końca. Leszcze. Przecież jeszcze nie przegraliśmy. Płoń, skarby, płoń! Cholera, jasna. Bum. No, marnie to widzę. Marnie to widzę. Dlaczego my atakujemy tanków? Bo jesteśmy głupi. No, jakimś cudem przetrwałem. Zastanawiam się jakim. Jakim? Nie wiem jakim. Bum. Że jej nie zauważyłem, że gdzieś tu śmiga w okolicy, no to akurat jest moje zlamienie. Gdzie jest pro player? Zszywka? Pewnie poszedł sobie gdzieś, nie? Ale baty dzisiaj dostaję. Baty jak Adriatyk normalnie. No ale co, zdarza się. Drużyny mamy nie do końca zgrane, oni za to się fajnie dogadują. To zdecydowanie.
leczący ma 85 tysięcy ich uleczył? Naprawdę? Jeszcze do tego zabił 10 razy? Daję mu okejkę. I to naprawdę dużą, bo... Kozacko. Dużo obrażenia ma, dużo uleczył. Ja nie rozumiem i... No nie, no nie, ludzie. Ludzie. No dobra. Szybka, ale to był akurat komputer, no to mu możemy wybaczyć, że tak mu to nie poszło. Baza atakowana. Bohater wrócił do bitwy. Ała, to się nie pali. Bohater wrócił do bitwy. Czyżby Szywka wrócił? Je, bohater padł, tak jak i ja. Ale Szywka wrócił na ostatnie chwile nasze, żeby pokazać, że jednak nie jest zwykłym tchórzem. No dawaj panowie, no dawać, dawać, wycisnąć. Przecież macie nas szansę zjeść w tym momencie. No i zjedzą nas. No nic, jeżeli jakimś cudem przetrwamy, to jeszcze wygramy, w co akurat nie wierzę, bo oni mają już wszystkie linie. Myśmy się tylko przez jedną bramę przebili. Naprawdę, no przez dwie. No to nie wiem, ale w każdym razie dziękuję serdecznie za oglądanie. Pamiętajcie, że chodzi w zasadzie tylko wyłącznie dobrą zabawę, to jest tak spór postawiam. Ale no, nie ma co się denerwować na to, że się przegrało mecz. Zawsze idzie z tego jakaś nauka. I do zobaczenia w następnym odcinku, trzymajcie się, cześć.